Witajcie kochani w filmiku, nie wiem jak to nazwać, biurowym. I teraz tak, może zacznę od kolorowych rzeczy. Dwa banany zakupione na aukcji internetowej dla mojej córki jako piórniki do szkoły. Są z gumy, z silikonu. Zakupowałam jeszcze kilka innych rzeczy, zaraz Wam pokażę. Jeszcze notesiki były zakupywane i kilka innych rzeczy. Z tym, że jednej rzeczy nie było i zadzwonił do mnie pan, że tej rzeczy nie będzie. Czy ja mogę zamówić coś dodatkowego? Więc zamówiłam, był jeden zamówiony banan, dodatkowo zamówiłam drugi. W sumie całkiem dobrze, ponieważ zaraz Wam pokażę. Tutaj się mieszczą, no może z 5 by się zmieściło ołówków. No tak jak widać, nie jest to zbyt pojemne. No na wiadomo, 1, 2, 3 długopisy, taki piórnik się sprawuje idealnie. No jako gadżet zachwycający. W klasie zdobył sympatię całej klasy, szczególnie chłopaków. No tu jest trochę więcej rzeczy, 2, 3, 4 długopisy się zmieściły. Prawie wrzesień dobiega końca. No, został użytkowany przez chłopaków w klasie mojej córki. Nie tak jak powinien, ale przeżył. No wiadomo, guma się sprawdza. Suwak też jeden i drugi, wszystko idealne. Tu jeszcze jest na paseczek, ale córka nie używa go. Także banany. Piórnikowy banan kosztował około 9 zł. Tak, około 9 zł. Dalej były notesiki 2. Teraz Wam pokażę. One są też z gumy. A la piksele. No na czasie wiadomo. Takie maleńkie. W paseczki. No w paseczki. Super rzecz, ponieważ córka jeszcze ma jeden taki dość duży. Najpierw tamten zakupiłyśmy. Sprawdza się idealnie, ponieważ nawet jak się kartki wypiszą, no skończą w notesie, notes można wyjąć z okładki. Nie sprawia to żadnego problemu. Dokupić sam notes, a okładka wiadomo, no aż się nie zniszczy. No guma, myślę, nie niszczy się dość długo, się nie zniszczy, także no myślę, że na dość długi okres czasu starczy. Pomarańczowy też. Zaraz Wam pokażę w środeczku. O, takie niby zakładki, żeby się nie otwierało. Też w, o, odwrotnie. Też w linię. Maleńki. One chyba kosztowały 4,99 obydwa. Teraz Wam pokażę. No nowe zakupy, wiadomo, zaraz się kończy rok. Notesy muszą być. Do torebki małej. No, nie mogę dźwigać, tak jak już Wam mówiłam. Więc do małej torebki sprawdza się wyśmienicie. Troszeczkę jest przyduży, ale jak wyjmę dwie rzeczy niepotrzebne, mniej potrzebne w torebce, zmieści się idealnie. Tak jak też chyba z recyklingu, bo szare karteczki, ale o, on już taki przyszedł. Ja to zgłosiłam, no ale wiadomo, no nie kosztował też dużo, nie oszukujmy się, 5 zł. Skóra ekologiczna, także o. Tydzień na jednej stronie, wiadomo. No na każdej wygląda tak samo, po polsku, no tu są jeszcze w innych językach. I drugi większy, też skóra ekologiczna, od tego samego dostawcy, duża mapa, 2015, na stronie, też tydzień, no wiadomo, większy, to już do domu, taki, żeby sobie notować w domu jakieś rzeczy, przy telefonie, żeby leżał. Tak wygląda. Mapa Polski. No, będzie służył. Ja już mam naprawdę z 6-7 lat organizery i notesy co roku kupuję albo dostaję w prezencie. Sprawdzają się wyśmienicie. Nie da rady ich zniszczyć, żadnego, nawet jak są skóry ekologicznej. No, użytkuje się codziennie, dotyka się, otwiera, wyjmuje, przekłada. Są niezniszczalne naprawdę. Dalej, chcę Wam się pochwalić prezentem od męża. Piękne etui. Otwieram. Jest piękne pióro.
Ja uwielbiam pióra. Niestety piszę długopisem, bo teraz piszę dość dużo. Chcę wam pokazać wzór. Tak wygląda. Może się uda pokazać bardziej. Skówka wyciągana. Pióro wygląda tak. Że przybliżę, może coś się uda zobaczyć. W środku jest atrament niebieski. Dostałam też naboje, bo jest na naboje. Nie korzystam z niego, znaczy jeszcze nie korzystałam z niego. No tak mi trochę szkoda. Przyjdzie czas, zacznę korzystać. Patrzcie, uchylam wieczko. Jest oczywiście karteczka dołączona firmowa. I do tego jest jeszcze taka mała torebunia. Na to właśnie pióro. O. W środku jest jeszcze rzep na magnesik, zamykana. Super gadżet, no naprawdę rewelacyjny. Takie prezenty to ja lubię. Myślę, że każdy, kto pisze piórem, a dużo pisze, tak wygląda. Zamykam. I drugi, to jest, no już dość długo go mam, dość długo je mam. A teraz pokażę wam sprzed tygodnia. To wygląda zwykłe pudełko tekturowe, ale też ładne. Ładnie wykonane. Wiadomo, rysunek mówi sam za siebie, zaraz wam pokażę. Notesik. I długopis. Długopis pewnie będę bardziej użytkować. Zaraz wam pokażę. Wyciągamy. Przekręcamy, wciągamy. Kolor niebieski sprawdziłam. Przepraszam. Czarny na pudełku. Notesik też na gumkę. Zabezpieczony na gumkę. Teraz wam pokażę. Też w linię. Też recykling. Paseczek do zaznaczenia, gdzie się skończyło. Także w tym roku przyznaję, jestem obkupiona w notesy. Tak jak w poprzednim filmiku, dwa z sowami. Tu od męża jeszcze jeden. Ten na czarną godzinę zostawię. Się może okazać, że nie będę miała w przyszłym roku albo za dwa lata. Wykorzystam z długopisem, idealna sprawa. No i dwa, wiadomo, na nowy rok przygotowane czekają. Jeżeli lubicie takie szybkie hole zakupowe, takie miszmasze, dajcie łapkę w górę. A ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Buźka, buźka.